Dzień dobry wieczór, z tej strony Gwiezdny Klucze. Dobry dzień. Siostra, znowu jakoś coś się zepsuła. No i gramy w gotujące lamy. No niestety. Dobra, kojarzę już to. Ty kojarzysz wszystko, a i tak źle grasz. Przecież nie do mnie. Sałatki chyba. Co by to nie było, i tak ty twierdzi, kojarzysz wszystko, ale i tak nic nie umiesz. Jej, można się bawić w portole. Dobra, to sałata do tego. I jeszcze do tego sałata i trochę sałaty. Weź przestań z tym sałatą. Co mam przestać z sałatą? Przecież smaczna jest sałata i zdrowa. No sałata jest... zdrowa od takiej bułki. Czemu nie można pakować burgera w sałatę zamiast w bułkę? Po mnie wiedzieć. Byłby smaczniejszy taki w sałacie cały, zamiast w bułce. A plasterek bułki dawać zamiast plasterka sałaty. Tak, dobry pomysł. Ja tak zrobię. O, schody się zgubiły. Czym się schody zgubiły? Ostatni mi powiedz, czemu się zgubiły schody? Nie wiem. Dobra, bum. Sałata. Szer. To ja idę po szer. Szer. Zapomniałam, że szer jest tutaj. Tam się nie dorzuci. Da się. Nie, różnica wysokości na to nie pozwala. Więc czas nawet nie próbuj, tylko czas marnujesz. Równie dobrze można byłoby cennie wykorzystać na tworzenie burgerów. Szałata teraz potrzebna. Prawie spadłam przez ciebie z burgerem gotowym. Wiem, na tym mi zależało właśnie. Byś spadła w końcu. Chyba zwykły burger, to teraz trzeba ser burgera zrobić. Przynajmniej tutaj nie trzeba myć talerzy. A szkoda, fajniej by było, gdyby trzeba było myć. Byłby dodatkowy chaos. Żaden chaos, ty wszystko tylko nazywasz chaosem, jeśli ci się nie chce tego robić. A to nie jest, polega na tym, że wszystko, co jest nie w porządku dla ciebie, to jest chaos. To jest po prostu normalność. Oraz, jakby to nazwać, uczciwe wyzwanie, a nie chaos. Ale tu trzeba zaraz jedną rzecz robić, to zaraz drugą. No i dobrze, przynajmniej tak, aby stanowiła jakiekolwiek wyzwanie, a nie. Jedyne wyzwanie, które znam, to jesteś ty. Nie śmij się, ale taka prawda. Łata. No to za karę. Żeby było chaos, żeby był chaos, jeśli chcesz chaosu. Nie chcę. No to co mówisz, że mycie na tym byłoby chaosem? No dzięki, znowu spadłem. Torki. Nie ma tu żadnej bożeności, to tłumaczyłem. Ale ty mi wszystko psujesz! Ja nie psuję, ja naprawiam. No to jestem kozorożcem morskim. Kucha. Kotlet. Kotlet, bułka, ser. Kotlet, bułka. Kotlet jest, bułka nie ma. Dobra, to kotlet jest, to jest tylko bułka, jeszcze trzeba z nimi zmieszać i być dobrze. Coś mówi, że nie będzie nawet dwóch gwiazdek, nawet na tempo patrząc. Ja, patrząc na obecny tempo, nawet jednej gwiazdki może nie być. Wnętrz życie. I po co ty tą sałatę szykowałeś? Bo mogę. Poza tym za chwilę będzie potrzebna. No ale będzie, więc widzisz? Ja już siekam ser. No to ja też posiekam ser. To następnego siekam. No tylko a bułki zabraknie w tym następnym, więc te. Więc wydawaj szybko. O nie, schody się rozpadły. Pani. Czy na klikanie, dlatego takie głośne? One zawsze są takie głośne w twoim wykonaniu. Po prostu ciszej nie umiesz. Teraz gram ciszej. Nie. No, super, dzięki. Nie ma za co. Przez ciebie spóźnimy się z burgerem. Nie spóźnimy, bo koniec czasu. I proszę. Jak zwykle dzięki mnie się udało. Na pewno tak. Dzięki. No tak. A ja niby nic nie robię. Ty? Ty mówisz, że wszystko to chaos. Nie, dobra. A, kiełbasa. Kiełbasa. Nie we mnie. A czemu miałbym w ciebie? Szkoda kiełbasy. Dobra. To ja pokroję kiełbasę. Ser. Lubię kiełbasę, jest taka kiełbasiana.
Będą się zmieniały blokady. I teraz strony dwie, potem może się jeszcze zablokować tak, że będziemy musieli być po konkretnych miejscach tylko. W sensie na płasko w konkretnych miejscach. Mhm. A gdzie jest piekarnik? No. Masz kiełbasę. No po co kiełbasa? Teraz nie jest potrzebna. To masz pomidora. Pomidor już posiekany ładnie. To masz ciasto. Okej, dobra. Teraz musi być gotowa na to, że jeden jest u góry, drugi na dole. Ja, no. Dzięki. No ja schodziłam na dół, kiedy... Tylko, że ty zawsze panikujesz. Zawsze w tym momencie, jak widzisz, gdzie ja idę, to ty robisz to samo, w tą samą stronę, żeby dodawać chaosu, a potem mówisz, że inne elementy są chaosem. Ale naprawdę jedyny chaos, który tu jest, to jesteś ty. Super, że tak mówisz. Kolejny niszczyciel relacji. Nie niszczyciel relacji, tylko taka prawda. Ty jesteś ty najbardziej chaotyczny z tego wszystkiego, a narzekasz na inne rzeczy. To będzie nudne. Ups. No chciałaś chaosu, to masz chaos. Nie chcę chaosu. No czemu ciągle o nim gadałaś? Bo mi przeszkadza. Jasne? Ciemne. Zrozumiano. Nie zrozumiano. Nie. Jak może ci przekazać chaos, kiedy to jest najlepszy element całego Overcookta? Nie, ja zostaję na dole. Dobra. Zostawaj na dole. A ja wydam pizzę. Nie można zrobić pizzy z podwójnym ciastem. Nie wiem. Fajnie by było. To umyć naczynia. To umyj. A ja zajmę się czymś mądrzejszym, czyli przygotuję kolejną pizzę. Trzecią już na ten poziom. Dopiero. Już, a nie dopiero. Zobacz, ile czasu upłynęło. Teraz to znowu na stronach będę blokować, ja zostaję tam, gdzie jestem. No, a teraz może byłoby się... Dobra, nieważne, już sam to zrobię oczywiście. Lamorożcu, ty jeden. Nie jestem lamorożcem. Jest. Jestem lamą. Dobra, to chcesz, to będziesz lamą zwykłym. Alpakorożcem. A, okej, czy jesteś zdrajcą, rozumiem. Nie, jestem lamorożcem. Jestem multirożcem. Czy masz więcej niż jeden róg? Jedę do góry. Idę na dół. Przecież jesteś na dole. Dlatego idę na dół. No i nie zdążymy z pizzą. Bo talerzy zabrakło. A idę. Tylko z dołu można je wziąć. Nie zajmuj się talerzami, tylko przygotuj pizzę. Talerze szybko się myje, a pizza się długo robi. I znowu na stronach będą nas blokować, więc jest dobrze. A dobra, nie zdążymy już nic zrobić, super. Pizza! Pizza! No pizza, i co z tą pizzą? Wydaj pizzę! No wydałem. Co, i tak nie uda się tam pewnie nawet 3 gwiazdek zdobyć. A jeśli się uda, to jakiś cud. Patrząc na to, jak bardzo. Lamie. No i mówiłem. Mówiłem, że nie ma. No na rozgrzewkę zawsze. Co? Szopeł na wózku. Ja nim będę grać. No to będziesz później grała, ale teraz to trzeba powtórzyć poziom, żeby były 3 gwiazdki. Pewnie ludzie się zastanawiają, czemu tak... Bo nie zmieniam postaci. Niech się zastanawiają, nie muszą wiedzieć niczego na ten temat. Dobra, teraz będzie na strony, czy na... Tak, teraz strony. Strony. Pierwsza pizza do pieca. No dobra. Mhm. Robię kiełbasę. Okej, to ja robię zwykłą. Tak zwana margarita chyba to jest rodzaj. Patrząc na to, że jest ser i sos pomidorowy. To dawaj do wydawki. Dobra. Mhm. Ten będzie on... Góra. Góra, dół. Czyli ja będę na dole tym razem, tak? Mhm. To margarita numer 2. Gotowa. Kiełbas! Można dorzucić kiełbasę w trakcie pieczenia. Poproszę kiełbasę. To
sprawdza, resetuje proces, ale można, widzisz? No, to ja wezmę już i umyję talerza, póki jest jeszcze chwila. Z kiełbasą robię. Przecież to jest tylko ty robisz pizzę, ja jestem na dole uwięziony. Ale ja muszę sobie mówić na głos. Widzisz? O, kierunki, to ty zostajesz po... Zostań po tamtej stronie, ja będę tu. Dobra, to ty robisz kiełbasianą? Proszę, kiełbasianą. Teraz trzeba zrobić nie kiełbasianą właśnie. Mycia? Już myję. Ja się zajmuję nie kiełbasianą. No to dobrze. To też zrobię nie kiełbasianą, bo w sumie potrzeba dwóch nie kiełbasianych. Mhm. Pomidor. Syr. Pizza. O. Idź do góry szybko, chyba że nie, dobra, ja... Dobra, nie, nie. Zostań się tam, tak będzie lepiej dla wszystkich. Proszę, pizza do wydania, taka kiełbasiana piękna. I masz tutaj wszystko, co jest potrzebne, żeby zrobić kolejną bezkiełbasową. I teraz zrobię kolejną bezkiełbasą, ale w tym czasie przygotuję kolejną margaritę do wydania. I kolejną do pieca, która była na talerzu, nie wiadomo czemu, choć była nieusmażona. Bo ja daję na talerz. To tego trudnia sprawę, wiesz o tym. Co to był za dźwięk? Nie wiem. U strony, dobra, zostajesz, zostań tak jak jesteś. Ja już będę mógł łatwo teraz dokończyć tą pizzę. No. Mówiłem, że zostań, ty szarżowałaś niepotrzebnie. No bo pomidora byś nie wziął. I co, żebym nie wziął pomidora, teraz przez to mam pożar. Nie wrzesz na mnie. Nie wrzesz, tylko mówię, że ty robisz chaos, a ty twierdzisz, że nie. No robię chaos i się do tego przyznaję, no. Nie, wcześniej się nie przyznawałaś. I teraz znowu zawalimy poziom przez to, aż było tak pięknie. Bo musiałeś zacząć chaosować. Przestań. Nie, nie przestanę. Staję u góry. Mhm. Ja też pójdę do góry, żeby był większy chaos. Znaczy, to może dasz, dałabyś chociaż gaśnicę, żeby, no nie wiem, zgasić pizzę. Proszę. A teraz wydawaj tą z kiełbasą, bo i tak już w kolejności nie zachowany. I trzeba wyrzucić pizzę. Było tak ładnie, a już zaczęłaś znowu mieszać. Znowu musimy to powtórzyć. No, tak, dzięki tobie. Dobra, to zróbmy tą ostatnią powtórkę poza nagrywką. Nie. Czemu? Niech ludzie widzą, ile razy się męczymy. Taki cały poziom przeznaczmy na jeden odcinek. No, jeśli to po prostu pokaże ludziom, jak bardzo lamisz, to tak. Musisz się liczyć z konsekwencjami. Ja nie mam czasu wystarczająco dużo, żeby jakieś odcinki robić mocno powycinane, w szczególności dzisiaj. 660, więc masz czwarte. Mimo twojego chaosu się jakoś udało. Ile minęło minut? 15? 13. Blisko. Więc już połowa odcinka za nami. A jeden głupi poziom. No nie ma za co. Sama tego chciałaś. No, dla ciebie teraz wszystko będzie jeszcze gorzej. O nie. No nie, wszystko jest łatwe. Dobra. Pamiętaj, że przez portale można rzucać rzeczami. Wiem. Mhm. Szybciej by było, gdybyś to tam wlazła normalnie, bo zanim tam dorzucisz, to już minie milion lat. A jeżeli nie było to, że ty masz takie możliwości, nie znaczy, że ty nie będziesz musiała też chodzić, gotować czy coś. I pamiętaj, że ja sam Miku tam nie stworzę burgerów, więc jakieś sałaty i inne rzeczy też to musisz wrzucać. Dobra. Teraz wrzuciłaś milion sałat, a zero sera. Chociaż to ser jest potrzebny jako pierwszy. Bo ja to wszystko robię. No, robisz chaotycznie, a potem narzekać, że jest chaos przez mycie naczyń. Ja nie rzucać tyle na raz. Możesz, tylko rzucaj różne rzeczy, a nie wszystkie jednego gatunku. No to teraz nosisz bułkę i proszę, wydajesz. Ja tego robić nie będę. Bułki? Już od razu z bułkami będę przychodzić. No właśnie, o tym mówiłem. Dobra, zaniosę tam też. Trzeba myć. I na szczęście mycie jest po twojej stronie, przynajmniej cokolwiek będziesz robić. Dobrze. Halo, burger tu czeka.
Musisz bułkę przynieść. I pomidor, to jest potrzeba. Dobra, żaden problem. Pomidorów mam akurat wystarczająco dużo. I sałata. Zdążę jeszcze wziąć tą sałatę, zanim się wszystko przygotuje. Dobra. Już zaczynam rzucić. Ciekawe, czy da się zmieszać wszystko bez bułki tak po prostu na jednym miejscu? Niestety nie. Czyli muszę iść po talerz. Dobra, mamy talerzyka. Standardowa receptura na burgery. A, proszę. Tym, że rzucam, co popadnie. No co rzucaj, co popadnie. Sałata, okej, będzie potrzebna. Dobra, idę umyć talerz. Mięso. Ser nie, ale może być. Sałata, tak? Pomidora fajnie byłoby, gdybyś przyniosła. Okej. Znaczy by to ułatwiło robotę. Rzucę ci go nawet. A rób to już co chce, co. I tak tego poziomu nie zaliczymy. Bo już nam burger się jeden trzęsie. Jestem geniuszem. Mogłam ci tak rzucać. No wiem. Ja właśnie czekam, kiedy się zorientujesz. Ja po prostu czekam, aż się zorientujesz. Dobra. Jak będziemy powtarzać, to ja tak zacznę rzucać już. No ile będziemy powtarzać? Teraz zacznij ogarniać cokolwiek. No, będziemy. Specjalnie dla ciebie. Na twoją prośbę. Bo nawet nie mam talerza jednego umytego. Wezmę talerz. I z bułką, żebym wszystko pojedynczo musiał nosić. Idealny pomysł. Na czegoś takiego jak zmywarka. Żeby nie było za łatwo, już ci tłumaczyłem. A zresztą, ty i tak zawsze będziesz uważała, że jak nie jest łatwo, to znaczy, że chaos. Jest chaos, tylko jest trudno. A wcześniej mówiłaś, że chaos. Zdecyduj w końcu, chaos czy trudno po prostu? Trudno. Lettuce. Dobra. Tomato. Co? Tomato. Wiesz co? Tomato. Przez to, że ciągle rzucasz, to ja nie mogłem złapać bułki i przygotować burgera. I dziękuję. Będzie teraz badziewnie. Nie ma co ukrywać. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Prawie dwie gwiazdki. Prawie. To duża różnica. Nawet to jedna moneta. Za dużo, żeby ci to przebaczyć, tak po prostu. Dobra, zaczynamy. No to szybko. Mięso, ser. I bułki, o nich też nie możesz zapomnieć. Raz, dwa, a więc taka bułka, sałata, mięso, ser. Nie gubisz się? Nie gubię, tylko niepotrzebnie tyle na podłogę rzucasz. Przecież nie musisz mi rzucać składników na każdego burgera możliwego na świecie. Już na początku. Rzucaj tak, żebym miał na 3 burgery, max, nie więcej. Dobra, czyli na 3, to teraz idę. Dwa. Nie, ten ser nie potrzebuje. Potrzebuję, dobra. I pamiętaj, że też powinnaś się zająć chociaż trochę tymi naczyniami. Wiem, spokojnie. Bo ja się tym nie będę zajmował. Dobra. Bo tak naprawdę to ty robisz wszystko, a ja nic. No brawo, w końcu to odkryłaś. 10 punktów dla Hufflepuffu za to. Ej, na YouTubach nie muszą wiedzieć. Już przecież o to mówiłem kilkukrotnie podczas Overcookta. Więc no. Więc nie wiem, co ty marudzisz. I się talerze skończyły. Nieprawda była. Więc ja znowu będę musiał kłaść tutaj tylko burgery. I czekać, aż to będzie się wydawać. Już. To umyj więcej talerzy. Ja na to czekam. Dobra. I mój kozorożec, rzecz jasna, też na to czeka. Bo ty kierujesz. No, teraz to odkryłaś? Nie. Czemu mówisz tak, jakbyś teraz to odkryła? Stwierdzam fakty, że tak robi, bo ty nim sterujesz i... Gdyby nim nie sterował, to też by tak robił. Nie jestem pewna. Ja jestem pewien.
Bo to jest porządny kucharz, nie to jakiś koteł, który wszędzie sierścią pluje i na podłogę wszystko puszcza. Gdzie indziej ma dawać? Nie wiem, na blaty kuchenne. Po to ich chyba wynaleziono. Jestem w stanie. Cała siostra. Dobra. Za mało sera, Boże. Więcej sera. Mhm. Tak, bo to sera najbardziej brakuje. A kotlety? Zauważam braki w kotletach. To powiem ci, jest coś, czego brakuje jeszcze bardziej niż kotlety. Talerze. No brawo, odkryłaś. Kolejny talerze. No to przynoś szybciej. Szkoda, że nie można dawać niedogotowanego żarcia, takiego półsurowego czy coś. Fajnie by było. Kolejny talerze. Dobra, co będzie potrzebne jeszcze? Sałata i ser. Na szczęście to nic problematycznego, więc powinno się udać. Dobra. To moja wina, ser, że sałata. Nam się trzęsie. Nie wiem. Dobra. No mięso. To dorzucaj to mięso, tylko szybciej. Dobra. Więcej bułek. Dalej, leży tutaj 5 ton sera i innych rzeczy, a nie ma tego. Ale trudno się dokopać do tego, co jest potrzebne. Właśnie ciągle o tym mówię. Że przez to, że rzucasz tak dużo pod nogi, to potem trudniej jest przygotować wszystkie burgery i inne rzeczy. Dobra. Może się jeszcze uda kilka burgerów, chociaż wątpię. Przez to wszystko, co tu leży, to wątpię. Ale poszło lepiej. No i lepiej nie oznacza, że jest dobrze. Jest dobrze, mamy 3 gwiazdki. A jesteś pewna? Tak. To zobaczymy. No, tym razem cię pofarciło. Więc tak. Papa. Czemu mówisz papa? Jeszcze mamy 3 minuty. Okej. Więc jeszcze jeden poziom można rozegrać. Tylko... Dobra, to nie jest ten, o którym myślałam. A ja nie myślałam o żadnym, więc no. Następny to jest ten. Następny będzie koszmarny. Nie już to... No to fajnie. Wow, jej, to ja tym razem jestem tym nierobem. Klub? Ale wiesz o tym, że ja do ciebie w każdej chwili mogę przyjść. Tam. Jej, to ja jestem tym nierobem, który nic nie musi robić. Rytki. Rytki. Czemu ty odpłynęłaś mnie? Czemu mi odpłynęłaś? Zobaczek mnie. Bo fajnie, ale nie przechodź, bo ty jeszcze coś zepsujesz. Pokazuję tylko możliwości tej gry. To podaj talerz. Nie, bo pewnie utopię się przy tym przykorzeniowaniu talerza. Nie rzucaj klub. Tylko tyle. I znowu klub. Ja nie rzucam tyle, tylko to, co ty mi dajesz, to ja ci odrzucam i tyle. Klub. Jeszcze raz sobie chlupnę, bo nie wiem, co robić. Musisz tego od razu odrzucać. Teraz ja nie mam jak ci rzucić. No, to się poczuł, to może się w końcu poczułeś tak, jak ja miałem w tamtym poziomie. Przeszkadzasz. No, bardzo przeszkadzam, bardzo, wiesz. Ale nie jest tak, że bez mnie to byś nic nie osiągnęła. I czemu rzuciłaś kurczaka do wody? Nie miał ich do wody. No, to znowu mogę się ponudzić. Albo nie. Wezmę talerza. Mogłeś wziąć kurczaka. Nie, nie mogłem. Kurczaki to ty powinnaś mi dostarczać, a nie ja. Ja tu jestem od krojenia. I od talerzy. Współczuję ci za każdym razem, kiedy to ty musiałeś pichciać wszystko. Przecież to jest łatwe już. Możesz sobie przyjść po talerze. Raz już nie. A czemu nie? Wiesz, jak to bardzo irytuje? Ciebie wszystko irytuje. Za wolno to robisz. Masz pełno surowych składników, których nawet nie wrzucasz do gotowania. Bo ja wrzucam to, co jest potrzebne na daną chwilę. Mhm, no i tak wrzucasz, że masz frytki leżące, 2 kurczaki leżące, ziemniaka surowego, jeszcze nieobranego. No bo nie mogę sięgnąć frytek. To w takim razie może na przyszłość rzucaj to, co jest potrzebne, a nie wszystko. Gdybyś rzucała potrzebne rzeczy, a nie wszystko, no to proszę, nie byłoby żadnych problemów.
wiesz co? To nie ma sensu. Restart. Nie. No to nowa ogoniłaś. Koszmar. No tak, no jest koszmar. Dobra, jedu. Nawet umyć talerzy nie umiesz. Nie umyć talerzy nie umiem, tylko chrupnęłam. No, bo nie umiesz umyć talerzy. A ty jakoś też często sobie chlup robiłeś. Tak, tylko że robiłem to na pusty. Na pusty rank. Więc widzisz, jest różnica. No. I wychodzi na to, że znowu wszystko jest teraz na mojej głowie. Talerze, żarcie, inne rzeczy. Wszystko, po prostu wszystko teraz sam już będę musiał pewnie ogarniać w tym poziomie. Dobra. Spokojnie, zaraz się uda. Nawet mnie nie zdobyłem. No, dzięki komu? No nie! Co się, co stękasz? Bo mam wydać, a ty mnie bierzesz i zabierasz. No i tak byś tak nie wydał, znając cię, byś wpadł do wody akurat idealnie. Masz. No, to prosimy o reseta poziomu. Widzisz? Widzisz? Gdyby nie te minusy. Gdyby nie te minusy i to, że ty chaos znowu robiłaś, twierdząc, że to jest innego jest problemem, to byśmy to wygrali. Dobrze. Rzucam tylko to, co potrzebne. Kurczak. Kurczak. Jemniak. Rzuciłaś go tak, że nie da się go ściągnąć z tej strony, więc będę musiał trochę dłużej nad nim pracować. I oczywiście nie wrzuciłaś kurczaka do drugiej frytownicy, bo po co? Bo chciałam ziemniaka dać. Na tym twoim, bo chciałam ziemniaka, tracisz czas niepotrzebnie. Masz ziemniaka. Rzucam ci ziemniaka, ty do mnie przychodzisz. No talerze ci musiałam przynieść, bo sama byś ich nie wzięła przecież. Boże. Ty już się ty nie wkurzaj, tylko zacznij ogarniać. Ale to mnie wkurza, jak ty tak mówisz, żebym sama nie dała rady. To udowodni to i w końcu daj radę. A sama mówiłaś mi, że gra w pojedynkę jest trudna, no to... To się zdecyduj w końcu. Nie dała rady. No, a jak ja ci mówię, żebyś nie dała rady, to mówisz, że cię to wkurza. To dodatkowo dołuje człowieka. Nie dołuje, tylko potwierdza fakty. Musiałeś we mnie walnąć? Tak, musiałem. Bo ja po prostu odrzucam. Nie interesuje mnie, w którym miejscu to trafi. Było ryzyko. No i o tym ciągle mówię. Za wolno po prostu to ogarniasz. Bo ja nie jestem w stanie szybko ogarniać. To w takim razie overcooked nie jest grom odpowiednim dla ciebie. Nie mam refleksu dobrego. To nie jest potrzebny refleks. Tylko koordynacja działań. No koordynacji działań też mam. Nie to... musiałeś do mnie przyjść. Tak, musiałem, bo i tak mi nic nie rzucasz. Więc nie narzekaj. I surowe frytki sobie leżą, w czasie kiedy ty wyrzucasz kurczaka w miejscość. No co? No co się wkurzasz? Taka prawda. Tutaj nie ma czasu na to, żeby trzymać coś na później, tylko jak jest już przygotowane, to coś się smaży od razu. I rzuca się kurczaki w miejscość. No ty też specjalnie to... się spada z talerzem, aby tak. Było go trzeba na nowo myć. Tak, bo ty też co chwilę robisz, więc czemu ja nie mogę chociaż raz to zrobić na poziom? Ja to zrobiłam z nieumytym talerzem. Ale co chwilę rzucasz też jedzenie do nicości, więc no. Słucham, czemu ja tego nie mogę zrobić? Co, masz więcej przywilejów niż ja? Nie ma takich. To jest już nieprzyjemne. No wiem. Ale nie zmienia to faktu, że ty to i tak robisz.
Widzisz? Co? Jakbym ja sam nie przyszedł po talerze, to by ich nie było. Miałam zamiar ci je zaraz podać, wiesz? Teraz już wiem, że miałeś zamiar podać i znowu rzuciłaś mięso w wodę. Bo chciałam trafić w łódkę. To nie chciej trafić w łódkę, tylko trafiaj w łódkę. Tak na przyszłość. To nie jest fajne. No to niech nie będzie fajne, ale... Ty też ciągle na mnie narzekasz, że ja coś nie tak robię. A gra nie ma być przyjemnością? Tak nie jest, skoro ciągle narzekasz. No i dziękuję, trzy gwiazdki. No, no i na tym się kończy odcinek. Dłuższy niż pozostałe. No ale i tak. Bardzo lemisty, jak widzieliście sami. Mam nadzieję, że wam się mimo to wszystko podobało. Najgorszy poziom świata. Dla ciebie każdy kolejny jest najgorszy na świecie. Co chwilę to słyszę. W pierwszej krainie tego nie było. No, sprawdzić odcinek i ci pokazać, że było? Pierwszej. W pierwszej to było. Mogę ci pokazać nawet tego odcinka. Ale nie rozumiesz, czemu mi ten poziom tak bardzo nie pasuje. Bo ci nie pasują wszystkie poziomy. Nie. Bo tutaj się dynda coś. Na tym cośu są... składniki, a potem to się jeszcze zmienia. To dzięki za spoilery. No, a tak czy jak ja dziękuję za obecność. Do zobaczenia w następnym odcinku z Overcookta, który będzie... Za 1000 lat. No, jak siostra w końcu się nauczy cokolwiek robić, a nie tylko chaos. Tak więc no, trzymajcie się. Hej, hej.